Siemanko, goldziska z tej strony Wetsu i to was w kolejnym odcinku z kariery Bartłomieja Drągowskiego w FIFA 20. A dzisiaj czeka nas kolejne 5 spotkań, zobaczymy jak nam pójdzie. Mam nadzieję, że bardzo dobrze. Tylko od trenera zależy, w których spotkaniach dokładnie dostaniemy szansę. Ostatnio udało mi się trochę zaktywizować na moim fanpageu na Facebooku, bo przez ostatnie 9 miesięcy praktycznie nic się tam nie działo. Więc jeśli nie zostawiliście tam jeszcze lajka, to oczywiście zachęcam do tego. Link będziecie mieli w opisie. A jeśli ten materiał przypadnie Wam do gustu, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. A teraz możemy już rozpoczynać pierwsze spotkanie z Bazyleą. Rywal w miarę prosty, więc liczę na czyste konto i zwycięstwo. Więc bez przedłużania, zaczynajmy pierwsze spotkanie. Dobrze tej Gnabry się zachował, zagrał do środka Lewandowski. Do jego Gnabry, Gnabry w polu karnym, powstrzymany niestety przez bramkarza. Świetna interwencja Omlina. No i jeszcze będziemy świadkami rzutu rożnego. Zobaczmy, ile wyciśniemy z tej akcji. Dośrodkowanie na pole karne, zgranie. Jeszcze Kazemiro do boku, to listo. Jest Kazemiro, świetnie rozrzucił. Gorecka, piękne zagranie i 1 do zera. Ośmieszył obrońców i perfekcyjnie wykończył tą akcję. Dobrze tutaj, Sachiner. się co zrobić. Dośrodkowuje. Drągowski piąskuje. Kto dojdzie do tej piłki? Na szczęście, gracze Bayernu. Dobrze, Kimiś. Może się tutaj zabawić na skrzydle. Korentę to liso. ależ ma czasu dużo. Kimiś do Gorecki. 2 do zera, tak jest. Bayern się bawi. I punktujemy naszego rywala. Świetnie, Gnabry, Rozpędza się skrzydłem. Ależ ten mecz jest dla nas prosty. Gnabri na punkcik. No i to na 3 do zera. To jest dobra zabawa i to mnie bardzo cieszy. Do środka Frey dojrzał Sachinera, ten do Cabrala, no ale Drągowski łapie to w zęby, nie mógł mieć problemów z tym lekkim uderzeniem. Spokojnie, Bayern ma piłkę przed polem karnym, Lewandowski odegranie, i tutaj pięknie, Omlin tym razem interweniuje i będziemy świadkami rzutu rożnego. Dobrze, Augustinson wypuścił Sztokera. sztoker, co wymyśli Szwajcar w tej sytuacji? Wbiega w pole karne, dogrywa do środka i drągowski broni to nogą. To jest popis bramkarskich umiejętności. Sztoker, co wymyśli teraz, bardziej to jest sytuacja na dośrodkowanie. Piłka na prawej nodze, centra na bliższy słupek, no ale drągowski łapie strzał Cufiego. Dobrze, Cufi, jeszcze Marciano jest już polukarnym. Uderza Drągowski, to broni dobitka, ale tylko boczna siatka. Kolejna świetna interwencja Polaka. No i koniec tego spotkania czyste konto, do tego trzy punkty. Cóż więcej chcieć z perspektywy bramkarza? Mamy wszystko, co chcemy: dwie piłki złapane, trzy sparowane, ocena maczowa 7,8. Bardzo dobry występ Drągowskiego, no, ale to już standard w tym sezonie. Statystyki bardzo wyrównane, no ale Bayern miał zdecydowanie lepszego bramkarza, więc na spokojnie wygrał to spotkanie 3 do 0. Gorecka piłkarzem tego meczu. Jeśli chodzi o Trągowskiego, to 5 interwencji, Omlin 3 więcej interwencji to większy, większy spokój zespołu. Przechodzimy dalej. No i jesteśmy po pierwszym spotkaniu. Pewne zwycięstwo 3 do 0 w lidze mistrzów, i zobaczmy, jak tam w ogóle układ tabeli. Z tego co pamiętam to właśnie mamy komplet punktów, 15 po 5 meczach. Drugie miejsce ma już pewne Wolverhampton, my już zaklepaliśmy pierwsze. No i myślę, że wszyscy są zadowoleni. A teraz czas na mecz z Borussią Mönchengladbach. Mecz na wyjeździe, zobaczymy jak nam pójdzie, łatwo nie będzie. Ale damy z siebie wszystko, by przywieźć 3 punkty do Monachium. Zaczynajmy drugie spotkanie. Dobre tutaj podaje na skrzydło koman. Rozpędza się i podaje do środka. Mamy tutaj Gnabryego, ładny przerzut. Jak to się zakończy? Kiemieś. I Lewandowski na jeden do zera. Pewna finalizacja w polu karnym, czyli klasyka gatunku Polaka. Dobrze tutaj Wale kontroluje tą piłkę. Wypuszcza Akunie, Akunia w sytuacji sam na sam z bramkarzem. Drągowski to podbija. Hoffman ma pustą bramkę i spudłował. Mamy pudło sezonu. Jak to zmarnował? Nie mam pytań, po prostu. Zobaczcie, brakuje słów, by to opisać. Tego nie dało się nie trafić, a jemu się to udało. I mamy rzut wolny. Zobaczmy, czy padnie Gor. Gol Robert Lewandowski i kapitalnie Zomer. Jeszcze tutaj wybicie piłki poza pole karne, kto ją zgarnie? Na szczęście Bayern. Mamy Goreckę. Koman i broni Zomer. Ponownie, ponownie świetna dyspozycja Szwajcara. Liner. Herman, ma zdecydowanie za dużo miejsca. Czy zdecyduje się na centre? Tak jest. Aj tutaj Drągowski się zdrzemnął za Karia trafia tylko w słupek. Mamy sporo szczęścia w tej sytuacji. Gnabri kimiś gnabri. Aj autostrada przed Niemcem, wbiega w polekarne. Ależ perfekcyjne podanie, no i wynik to już dwa do zera. Tutaj zomer już bez jakichkolwiek szans na interwencję. Dobrze Artur. wypuścił Jon Minsona. Son ładna kontrola piłki. Koreańczyk już biega w pole karne. Czy zdecyduje się na strzał? Nie, na podanie i Lewandowski tylko dopełnia formalności 3 do 0. No i punkty są nasze, ale to co spudłował Hoffman w tych pierwszych minutach, to ja nie mam pytań. Przecież tego nie dało się nie trafić. A jak widać, graczowi Borusimin się Gladbach to się właśnie udało. To mógł być decydujący moment tego spotkania. No zobaczcie, Jonas Hoffman, tutaj wcześniej, Akunia oddał całkiem przyzwoity strzał, obronił to Drągowski. No, wystarczyło lekko tą piłkę skierować w stronę bramki i tutaj by się wtoczyła. A on nie wiadomo po co tak wysoko uderzał, tuż pod poprzeczkę. Chciał zdobyć efektowną bramkę, a się ośmieszył. No, czasem tak bywa. Mógł sobie delikatnie tą piłkę posłać, nawet takim lekkim kozłem. No, i tam obrońca już by nie zdążył. Chociaż i tak dominowaliśmy. No ale co by było, gdyby wtedy wykorzystali tą sytuację? Nie wiadomo, nie ma co gdybać. My mamy trzy punkty, oni zostają z niczym. A Hoffman jeszcze długo, długo będzie pamiętał tą sytuację. No, i przechodzimy dalej. Dwa spotkania za nami, przed nami jeszcze trzy, ale już chyba takiego pudła jak w tym meczu to nie zobaczymy. Spójrzmy na tabelę Bundesligi w międzyczasie no bo to jest interesujące dla nas jeden punkt przewagi nad Bayerem i cztery nad Lipskiem ale Lipsk ma zaległe spotkanie, więc w teorii jeszcze może odrobić straty i mieć tylko jeden punkt straty do naszego zespołu. Hertha Berlin. Powiedzmy sobie szczerze, nie jest to super wymagający rywal, ale na pewno na piątka musimy uważać, bo on potrafi zdobywać bramki. Zaczynajmy. Trzecie spotkanie. Dobrze, teraz rozpędza się nasz piłka skrzydłem, ależ ma sporo miejsca i czasu, by dośrodkować. Centruje na punkt i dalves na 1 do 0 perfekcyjne wykończenie. Chociaż może bramkarz mógł się trochę lepiej zachować, najważniejsze, że prowadzimy. Dobrze, Eswain rozpędza się skrzydłem, Niemiec. Ej, Fifie 13 był dobry, dobrze, że w 20 już nie jest aż takim magikiem. Dośrodkowanie, Drągowski to podbija, kto dojdzie do tej piłki? No niestety gracze, Herty, Kastań, Dawid zablokowany, jeszcze nie koniec tej sytuacji. Piątek odgrywa, Dawid, jeszcze Tussard. Dawid, Tussard, ładnie dwójkowo klepią, Kotę może dośrodkowywać. I tak się dzieje tutaj, świetnie jednak Sergio Ramos. Siła doświadczenia Hiszpana. Kastań dobrze tutaj kontroluje tą piłkę, przerzut. No ale drągowski wychodzi z bramki. No i ta piłka musiała paść jego łupem. Dobrze, Bayern rozgrywa tą akcję. Zobaczmy ten strzał, ale niestety Pines staje na wysokości zadania. Jeszcze Dalves zaczyna swój taniec w polu karnym, Wycofuje piłkę Gorecka. Jeszcze to Liso, Dalves. Jest niekryty Corentin Tolisso, jednak Dalves sam uderza i bardzo dobrze, 2 do 0, ależ to jest jego mecz, dwie bramki w pierwszej połowie, no ewidentnie idzie po hat-trick. Dobrze, tutaj jest sytuacja i Fite Arp na 3 do 0, ale sędzia niestety dopatrzył się z spalonego, więc bramka młodego Niemca nie będzie uznana. Ej, kontrowersyjna decyzja, ale musimy się z nim zgodzić. Dobrze tutaj kontrolujemy tą grę. O to właśnie chodzi. korentę to listo. Son, Arp. Son w polu karnym. Ostry kąt. Nie ma chyba co uderzać. Dogrywa do Arpa, który tym razem już nie był na spalonym. 3 do 0. To jest tak na naprawdę najmniejszy wymiar kary. No i koniec tego spotkania. Pewne zwycięstwo. 3 do 0. Jednak Piątek nie urządził nas. No i bardzo dobrze. No jak gra przeciwko innym drużynom to niech strzela. Ale przeciwko Bayernowi, w którym broni Drągowski... Niech nigdy nie zdobywał bramek, bo my jednak wolimy mieć czyste konto. Statystyki mówią same za siebie pełna dominacja bajernu. Dalwe z piłkarzem tego spotkania. Tutaj nie mam żadnej wątpliwości. Bardzo dobry występ dwie bramki. Drągowski miał dwie interwencje, Pires dwie. No wiadomo, który bramkarz zagrał lepiej. Przechodzimy dalej. I jesteśmy po trzecim spotkaniu. Ogólnie awansujemy dalej w Pucharze Niemiec, no i to nas powinno cieszyć. No i zobaczmy w ogóle jak tam sytuacja. Regensburg w ćwierćfinale, no powiedzmy sobie szczerze, nie jest to wielki rywal. Druga Bundesliga, powinniśmy sobie z nimi spokojnie poradzić. Tutaj tylko powinniśmy się zastanawiać ile bramek wbijemy. A teraz czeka nas bardzo trudny mecz z Bajerem Leverkusen. Na trybunach, no, ciekawa decyzja trenera, że nagle wystawia Manuela Neuera. Ale niech Bayern mimo wszystko zwycięży 1 do 0 po bramce niezawodnego Lewandowskiego, od 70 minuty graliśmy w dziesiątkę, no ale jak widać, to nas nie powstrzymało. No dzięki temu no możemy sobie zobaczyć tabelę Bundesligi, jak na pewno odskoczyliśmy Bayerowi, no bo stracili z nami punkty. Ale Lipsk dzielnie walczy, nadal jeden punkt straty. Jedna porażka ich w tym sezonie i to w meczu z nami. A teraz czeka nas mecz z Wolverhampton. Mieliśmy od nich ofertę transferową, odrzuciliśmy ją. W sumie wyszło nam to na dobre, bo mamy wyższe miejsce w Lidze Mistrzów i to jest mecz o pietruszkę, no ale warto sobie zagrać, żeby sprawdzić swoje umiejętności w Lidze Mistrzów. Z dobrym rywalem, zwycięzcą Ligi Europy, zaczynamy to widowisko! Dobrze tutaj rozgrywają piłkę Jimenez na polekarne, ale... Po rykoszecie ta piłka wpada wprost w koszyczek Drągowskiego, Lewandowski... Ładna kontrola piłki bawi się Polak, zagrał do boku Gnabry, niekryty Lewandowski na 1 do 0, Perfekcyjne wykończenie w polukarnym. Wiemy, że RL9 w takich sytuacjach po, po prostu jest bezwzględnym killerem. Spokojne rozgrywanie piłki Gorecka. Jest Alderweireld, ale wybiera inne rozwiązanie. To Listo Lewandowskiego i kapitanie Ruj a teraz Boli blokuje ten strzał, ależ poświęceni graczy Wolverhampton. Doherty do środka, Mutinio, Doherty Mutinio, ależ zagranie. Podens, czy dojdzie do tej piłki? Drągowski ryzykownie wychodzi na skraju pola karnego, ale łapie tą piłkę, a i tak sędzia odgwizdał pozycję spaloną, więc, jakby Podens doszedł do tej piłki, to i tak gol nie zostałby uznany. Ale jest to dobra decyzja, ewidentny spalony. wiesz? daleki przerzut do szoty, czy on to opanuje. Dośrodkowanie z pierwszej piłki podens, ależ piękne wykończenie. Kontrująca piłka, drągowski dał się zaskoczyć. Takie strzały są najbardziej nieprzyjemne dla bramkarza. Mutinio do Nevesha, Nevesz przerzut do żoty drągowski ryzykownie wychodzi. Oj, bardzo ryzykownie, ale ryzyko się opłaciło, bo Polak pewnie opanował tą piłkę. To nie ryzykuje tak naprawdę, ten nie pije szampana. Dobrze, że w poprzedniej sytuacji zaryzykowaliśmy. Neves, Diogo Jota, Neves, jeszcze Raul Jimenez końcówkami palców, Drągowski to odbija. Mamy rzut rożny w 90 minucie. Ostatnia szansa dla Wolverhampton. Neves wznawia grę. Długo Portugalczyk zastanawia się co zrobić, dośrodkowanie Gnabry i to wybija. Jeszcze wywalczyli na rywale piłkę, boli. Jota! Ależ uderzenie, piękny strzał Portugalczyka. No i niestety przegramy to spotkanie. Przy bramkach Drągowski niestety nie miał nic do powiedzenia. No i koniec tego spotkania, przegrywamy 2 do 1 w meczu o Pietruszkę. No ale mimo wszystko trzeba docenić strzały Wolverhampton, bo były niesamowite. Praktycznie nie do obrony. pierwszy strzał idealnie kontrujący, a drugi to już klasa sama w sobie rzoty. Jeśli chodzi o statystyki tego meczu, no to Bayern miał więcej sytuacji. Ale gra gracze Wolverhampton grali z wielkim poświęceniem jeśli chodzi o obronę swojej bramki. No i to jak widać się opłaciło. Drągowski trzy interwencje, Rui Patricio cztery. Trzeba mu oddać, że bronił naprawdę dobrze. Przechodzimy dalej. Cztery spotkania za nami, przed nami jeszcze jedno. Dobrze, że przegraliśmy w takim momencie w Lidze Mistrzów. Może to będzie dla nas zimny prysznic, który mimo wszystko nie wpłynie na naszą pozycję. Bo mieliśmy już pewne pierwsze miejsce w grupie. Wolverhampton miał pewne drugie miejsce w grupie, więc ten mecz tak naprawdę nic nie zmieniał, ale trzeba go było zagrać. I teraz czeka na nas szalkę. Powiedzmy sobie szczerze, nie jest to wielka drużyna w chwili obecnej, ale trzeba na nich uważać, bo na jeden mecz mogą się zmotywować. Gramy na wyjeździe i damy z siebie wszystko, by do Monachium wrócić z trzema punktami. Zaczynamy ostatnie spotkanie. Dobrze, tutaj Mendyl skrzydłem czy do środku je Francuz, tak jest. I Drągowski z dziecinną łatwością to łapie, bo go nikt nie atakował. Jeszcze tutaj bawi się w polu karnym Polak z Ramanem. No jak widać to nie było dla nas wyzwanie. Jest wśródrożny i Konew w w Ty prawie jak w mojej przebudowie dośrodkowanie. No i Drągowski pewnie chwyta tą piłkę. Dobrze, Dalwes. Jeszcze ty gnabri, Gorecka. Kazemiro, Kazemiro do Gorecki, ależ zabawa graczy, Bayernu, No i to musiało się tak skończyć, były gracz Szalkę pokazuje swojemu byłemu zespołowi ile jest wart. Ładne wykończenie Gorecki w polu karnym. Jeszcze tutaj to zgarniamy Kazemiro, Alderwerlet, Kazemiro, Gnabry i Dalves na 2 do 0. To jest dobra zabawa, jak tak dalej pójdzie pewnie zdobędziemy 3 punkty. Ładnie tej Mendyl. Do środka Ikonę. Na pole karne Watkins do prawej nogi uderza Drągowski. Broni to nogą. Ładna interwencja Polaka. Nie dał sobie założyć siatki. I inteligentnie tutaj interweniował. Szyb wznawia grę. Długo Austriak się zastanawia. Dośrodkowuje. Drągowski piąstkuje. Jeszcze Ikonę ma tą piłkę. Ut. Ikonę. Ut. Ma piłkę na lewej nodze. I ładnie Drągowski go powstrzymał. Mamy kolejny corner. Druga połowa. Raman Mendel ma zdecydowanie za dużo miejsca do jednak ta piłka musiała wpaść w ręce Drągowskiego, bo miał do niej najbliżej. Gorecka, ależ ma przegląd pola, perfekcyjne podanie. Koman, ładnie, i to musi być 3 do 0. I tak się dzieje: Dalves jest bezlitosnym killerem w takich sytuacjach. No i Bayern wywozi 3 punkty z Gelsenkirchen. Ut ładnie. Jeszcze tutaj rozgrywałem gracze szalkę. Watkins, piłkę na prawej nodze. Ud, Raman oczywiście. Do Watkinsa! I świetnie, drągowski. i coś ten Watkins chce nam założyć siatkę, ale ewidentnie mu to nie wychodzi. Jeszcze mamy rzut rożny szyb. Szyb wznawi grę. Na bliższy słupek maskarello no i niestety bramka honorowa. A i mogliśmy się tutaj lepiej zachować i powinniśmy. Nie daliśmy z siebie wszystkiego. Gorecka na spokojnie do Lewandowskiego, jeszcze raz Gorecka, dzisiaj naprawdę świetnie podaje, praktycznie na centymetry. Koman, ależ zwiódł tutaj obrońcę, dośrodkowanie i 4 do 1. Ale sędzia tutaj nie uznaje tego gola, bo dopatrzył się spalonego Hyunminsona, czyli drugiego najgroźniejszego Koreańczyka na świecie. Dobrze, tej Watkins, ostatnia akcja tego spotkania, to na pewno będzie dośrodkowanie na Uta, a ten chywił z dwóch metrów. A i nie ma szczęścia do ofensywnych pomocników czy napastników jeśli chodzi o zdobywanie bramek. No i koniec tego spotkania. Zwyciężamy tutaj 3 do 1, ale to co ut przestrzelił w ostatniej akcji to jest jakiś dramat. 3 piłki złapane, 4 sparowane, ocena meczowa 7,6. Jak można z 2-3 metrów nie trafić w bramkę? Aj, to jest wyższy poziom absurdu. Chyba jeszcze tylko gorzej bije rzuty karne. Przynajmniej w prawdziwym życiu jak obserwuję mecze FC Köln. No to ud bije karne, no powiedzmy sobie szczerze, gorzej się nie da niż on. Przechodzimy dalej. No i jesteśmy już po piątym spotkaniu, udało nam się wygrać i to jest najważniejsze na sam koniec. Tabela ligowa, większa już przewaga nad Bayerem Leverkusen, ale niestety tylko jeden punkt przewagi nad Lipskiem, więc musimy tutaj cały czas się pilnować, bo jedna głupia strata punktów i Lipsk wyprzedzi nas w ligowej tabeli, na samym dnie Fortuna Düsseldorf. Jeśli chodzi o następny odcinek, to może z Borussią nawet zagramy, a potem mamy okienko transferowe, więc jeśli przyjdzie jakaś ciekawa oferta, to może odejdę z Bayernu, ale to naprawdę musi być bardzo ciekawa oferta, bo na pewno nie przejdę do słabszego klubu. Jeśli by się pojawiła jakaś oferta z ciekawej ligi do tego stopowego klubu, to bym to przemyślał, a jeśli takowa się nie pojawi... To do końca sezonu zostaniemy w Bayernie, a jeśli chodzi o ten materiał, to by było na tyle. Bardzo dziękuję wam za jego obejrzenie. No i oczywiście zapraszam was na kolejny epizod. Trzymajcie się!